że tak powiem, na tej szerokości, tego na wschodniej. I witamy Adam Wróbkowiak z Popiewa. To jest Ara i Zuza Czomagonu Zabierała. Witamy na ziemi wszowskiej. Sygnał już tu. A normalnie zawada, zawodnik ma 40. Tak, tak, może coś mam powiedzieć. Wjazdu, ale my tutaj nie robimy korygieli. Jeżeli ktoś potrzebuje... Jeżeli ktoś potrzebuje więcej czasu na rozpoczęcie, to nie będziemy tam 7 sekund. Mierzymy to w ręki i mamy fotogramulek i za nie będzie piszczało. Dobry dziewczyny. Cześć. Fajny kawał. Nie? Trzeba jeździć. Norma czasu została oprotowana według tempa 230 metrów za minutę, czyli nie jest to tempo jakieś strasznie budujące. I zobaczymy przy trzech zawodnikach pierwszy, tu będziemy się trzymać tej normy, że będziemy się jeździć. Jest wiosna, to są pierwsze zawody. To w zasadzie nie jest może trudne, ale jednak jest ta górka i jest przeszkoda wodna, na której się troszkę czasu zawoduje, więc mamy prawo do trzech zawodnikach, jeżeli nie wykonają normy czasu, będzie mogli tę normę zmienić. Dobrze! Ale tak to widzimy, nawet dla dużego konia ta górka stwarza problem, no, ale generalnie ta zabawa polega na właściwym wydaniu tempa, pokonywaniu poszczególnych odcinków toru. Bo generalnie gospodarz toru pan Tadeusz Kot, który jest niewyrównanym gospodarzem toru i nie takie tory ustawiał, a pracował tutaj takie miejsca, że można i galopować, i plusować, nagrabiać ten czas, także myślę, że ci, którzy troszeczkę mają więcej pojęcia o położeniu, a tam tutaj widzę taki sposób, oni będą mieli problemu z pokonywaniem bardzo szybko tego toru. Ale oczywiście my tu mamy zawody towarzyskie dla wszystkich, więc musieliśmy dostosować tor trudnością dla wszystkich, tak żeby każdy miał mniej więcej równe szanse, a... Piszka wio! Dobrze! Dobrze! Uważaj na nogi! Dobrze jest! Tak ładna czystobryczka była. Tak, tak? Dalej, dalej. Niezbyt do tego przygotowuję. 15 bramek do przejechania. Ja, drodzy Państwo, wysiadłem na pierwszych zawodach na 6 bramce. Także to nie jest takie proste, jak się z boku patrzy, to wszystko policzyć i połapać się do stoi. A jeszcze trzeba w dobrą stronę wjechać w te, tak jakby. Dla tych, którzy się nie orientują, to wjeżdżamy w ten sposób, żeby biała cyferka była po lewej, czerwona po prawej stronie. Patrząc w kierunku jazdy.